dzisiejszych obrad jest to punkt podjęcie ustaw. Korzystając z tego, że na bieżąco mieliśmy omówione sprawy zagospodarowania przestrzennego, proponuję zacząć od uchwały numer 25. Pan Burmistrz jeszcze by chciał słowa na temat powiedzieć. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Szanowni radni, szanowni państwo, w związku z tą uchwałą chciałem powiedzieć, że ta uchwała nie decyduje o tym, czy te wiatraki u nas tu zaistnieją, czy nie. Ale chciałbym, żeby państwo, a szczególnie radni, bo z państwem jeszcze będą się inwestorzy spotykać, troszeczkę na spokojnie, w mniejszym gronie, wtedy ta merytoryka może będzie większa i mniejszy ładunek emocji. Chciałem powiedzieć, że gdy szanowna Wysoka Rada tej uchwały nie przyjmie, to opracowywanie i plan zagospodarowania przestrzennego będzie gorszy, bo będzie nasz ograniczał. A chcemy opracować, stworzyć ten plan jak najlepszy. A czy ten plan zostanie przyjęty po jego stworzeniu, przekonsultowaniu przez Radę, to zobaczymy w przyszłości, ale nie zakładajmy dzisiaj, że róbmy tak od niechcenia, bo i tak te wiatraki u nas nie zaistnieją. Więc jeżeli coś zaczęliśmy robić, to starajmy się zrobić to bardzo dobrze, jak najlepiej potrafimy i nie hamujmy właśnie tą uchwałą, że ten plan już dzisiaj skazany jest już na jakieś ułomności. I to chciałem tak krótko wytłumaczyć już bez emocji, bo to naprawdę nie ma żadnego wpływu na budowę tych elektrowni wiatrowych, a ma wpływ na to, gdzie one mogą się znaleźć i czy się tam znajdą. Bardzo bym prosił, żeby szanowna Rada tą decyzję podjęła niezależnie od tej presji, która tutaj, presji przeciwko tym elektrowniom wiatrowym, żeby została podjęta, a państwa również proszę o to, żeby już nie przesądzać, jeżeli ta uchwała będzie pozytywna, to że już wójt i rada są zdecydowani, że tu na terenie gminy Zawic powstaną właśnie te elektrownie wiatrowe. Ja nie za mojej kadencji, od początku mojej kadencji nie podejmowaliśmy nowych decyzji, żeby tu prosić, czy szukać innych, czy nowych firm inwestorskich na te inwestycje, tylko realizujemy to, co Rada przyjęła w poprzedniej kadencji i uważam, że jeżeli robota się zaczęła, to trzeba ją przynajmniej doprowadzić do końca i decyzję podjąć konkretnie na przy ostatecznej decyzji podjąć po opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego. Ja widzę, że pani sołtys i pani przewodnicząca stowarzyszenia chciałaby tu również swoje dwa słowa powiedzieć, ale ja uważam, że jeżeli pan przewodniczący tego głosu udzieli, bo obawiam się, że znowu wywoła to niekończącą się dyskusję, nieprowadzącą i uważam, że pani przewodnicząca, w takim razie tu zostawiam decyzję i również proszę pana przewodniczącego, żeby udzielił jeszcze na te ostatnie zabranie głosu panią sołtys, panią Aleksandrę Setko. Ale ja tego nie mogę, to zwracam tu panu przewodniczącemu głos. Dziękuję. Postaram się bardzo krótko. Chodzi o zmianę dotyczącą drogi S10 na zwykłą dziesiątkę, jaka jest w tej chwili. Plan wojewódzki został zatwierdzony i obowiązuje. Niezależnie od tego, czy jakieś rozmowy, dywagacje na ten temat trwają, czy nie. Studium nasze jest niezgodne z planem miejscowym. Na etapie realizacji tego studium było, natomiast w tej chwili docelowo nie jest. Ponieważ gmina nie posiada i nie wystąpiła o żadne tereny inwestycyjne
dostępne dla szeroko określonych inwestorów. Wydaje mi się, że przy zmianie tej drogi na poprzednią drogę zwykłą, krajową numer 10 i lokalizacji terenów inwestycyjnych wzdłuż drogi może to przynieść dla naszej gminy określone inwestycje, pieniądze i miejsca pracy, gdyż wzdłuż tej drogi, praktycznie na całej jej długości, w pobliżu różnych miejscowości, a także między nimi, takie tereny inwestycyjne powstają. Jeżeli będzie możliwość u nas, na pewno znajdą się inwestorzy z pożytkiem dla gminy i na tej zmianie bardzo mieszkańcom zależy. Dziękuję. Panie Przewodniczący, jeszcze poproszę ad voce. Z całym szacunkiem pani sołtys, pani przewodnicząca, z moich ustaleń, a byłem na takim spotkaniu z Generalną Dyrekcją Dróg, ja nie wiem, czy pani przewiduje przyszłość, ale trasa S10 i ten przebieg tor nie został jeszcze ustalony i wszystkie przewidywania idą w kierunku, że ominie to Sierpc do góry, pójdzie prawdopodobnie od z powiatu lipnowskiego, będzie zbliżona w kierunku Płocka i wyjdzie w górę, więc będzie to nadal droga, trasa numer T10, więc nie wiem, czy pani posiada inne informacje jak ja i skąd je pani posiada. Przyznaję panu wójtowi rację. Rzeczywiście w zarządach dróg nie jest to jeszcze do końca ustalone i szczegółowy przebieg nie jest ustalony. Natomiast plan wojewódzki zagospodarowania przestrzennego jest ustalony i jest obowiązujący. Plan wojewódzki ustala ogólny przebieg trasy i z tym ogólnym przebiegiem każda gmina musi się liczyć. Natomiast rzeczywiście dokładne ustalenie przebiegu trasy będzie w planach szczegółowych, będzie w planach gmin, będzie w planach zarządów dróg. Natomiast jest w planie wojewódzkim przebieg trasy ustalony poza gminą Zawidz. I w tym momencie nasze studium jest niezgodne z planem wojewódzkim. Jeżeli zmieniamy studium, jest to okazja, żeby za jedną zmianą zrobić to, co należy. Panie Przewodniczący Szumowy, jeszcze dwa słowa. Pani Sołtys, Pani Przewodnicząca, ja się obawiam, że tej trasy u nas nie będzie i spowoduje to, że na dzień dzisiejszy kondycje tych firm, które znajdują się przy trasie numer 10 na naszej gminie, czyli stacje paliw, ich kondycja jest mi znana dobrze. I na dzień dzisiejszy są w złej kondycji. Jeżeli tej trasy nie będzie, ich kondycja jeszcze bardziej się obniży. Polepszy się, no nie wiem dlaczego tak pani myśli, ruch prawdopodobnie będzie mniejszy, stanie się, trasa T10 staje się drogą lokalną. Ja wiem, ja też z tego nie jestem zadowolony, że trasa ta nas omija, chociaż stanie tak jak przy tych elektrowniach są podzielone, gdyż ilość i natężenie ruchu, ilość zdarzeń, które na tej trasie występuje, i tu badając na przykład zdarzenia drogowe, ktoś powie, dobrze, bo będziemy mieli mniej tych zdarzeń, tych wypadków, utrudnień na tej trasie, utrudnień związanych z dotarciem do swoich pól. Także zdania zawsze będą podzielone. Chcę jeszcze na koniec powiedzieć, że przyjęcie tego planu bez ewentualnego uwzględnienia tych obszarów inwestycyjnych nie hamuje w przyszłości jego zmiany, procedowania i zmiany i udostępnienia tych, jeżeli chętni będą. Szanowni Państwo, znajdujemy się obecnie przy punkcie 7 podjęcie uchwały. Sprawy ustne jest 9.
zmieniona do poprzedniej klasy zwykłej dziesiątki, nie będzie możliwe wykonanie zjazdów szkół. Dziękuję. Dziękuję. Chciałbym przypisać Państwu uchwałę nr 25 Rady Gminy Zalew z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany swoich uwarunkowań w kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy Zalew. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykuł 9 ust. 1 artykuł oraz artykuł 27 ustawy z dnia 23 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Gminy Zalew postanawia, co następuje. Paragraf 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalew. Punkt 2. Zmiana dotyczy wyłącznie części tekstowej kierunki i polityka przestrzenna. Punkt 3. Korekcie poddane zostaną ustalenia zawarte w rozdziale 2.3 tereny ograniczeń w zabudowie i zagospodarowaniu terenu. Wyłącznie dla terenów R i odnoszące się do nich inne fragmenty części tekstowej kierunki i polityka przestrzenna. Paragraf 2. Dokument, o którym mowa w paragrafie 1, będzie zmianą polityki przestrzennej przyjętej uchwałą nr 175/34/2014 Rady Gminy Zalew z dnia 18 września 2014 roku w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zalew. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zalew. I paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziewięć głosów jest za. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Cztery osoby, trzy głosy wstrzymujące. Dziękuję bardzo. Uchwała została przyjęta. Kolejna uchwała nr 21/5/2015 Rady Gminy Zalew z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyrażenia lub niewyrażenia zgody na utworzenie Funduszu Sołeckiego na rok 2016. Na podstawie artykułu 1 ust. 1 oraz artykułu 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o Funduszu Sołeckim Rada Gminy ustala, paragraf 1. Wyrazić lub nie wyrazić zgody na utworzenie Funduszu Sołeckiego w roku budżetowym 2016. Paragraf 2. Uchwała podlega wykonaniu przez wójta gminy Zalew. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Szanowni Państwo, temat Funduszu Sołeckiego był podejmowany na wszystkich zebraniach sołeckich, czyli 44 sołectwa. W związku z tym, że zostały przyznane bardzo niskie kwoty na ten fundusz, większość sołectw, znaczna większość, bo tylko 7 sołectw było za tym, aby skorzystać z tego funduszu. Pozostali byli przeciwni, bo z tymi małymi pieniędzmi nie ma co zrobić. Dlatego przystąpmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest, bo kto inaczej sformułuje może, kto z Państwa nie wyraża zgody na utworzenie Funduszu Sołeckiego na rok 2016? Proszę o podniesienie ręki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. 11 głosów jest za. Kto jest przeciw? Nie ma. Kto się wstrzymał? Jeden. Pozostałe głosy wstrzymują. Czyli uchwała o fundusz nie został zatwierdzony. Dziękuję bardzo. Dziękujemy razem. Kolejna uchwała nr 22.
Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przedłużenia funkcjonowania punktów przedszkolnych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie rodzaju innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i ograniczania tych form oraz sposobu ich działania, Rada Gminy Zawidz uchwala, co następuje. Punkt pierwszy. Przedłuża się funkcjonowanie punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zawidzu, Jerzewie, Osieku, Słupi i Grąbcu na okres od 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Paragraf drugi. Punkty przedszkolne wchodzą w skład jednostki organizacyjnej, to jest skład szkoły podstawowej w Zawidzu, Jerzewie, Osieku, Słupi i Grąbcu. Paragraf trzeci. Organizację punktów przedszkolnych, o których mowa w paragrafie pierwszym, określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf czwarty. Punkt pierwszy. Środki finansowe na prowadzenie punktów przedszkolnych zapewnia wójt gminy Zawidz. Punkt drugi. Nauczyciele zatrudniani są na umowę o pracę na czas określony, to jest od 1 września 2015 roku do 30 czerwca 2016 roku. Paragraf 5. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zawidz. Paragraf 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za przyjęcie tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Uchwała nr 23/5/2015 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidz w 2015 roku. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w związku z artykułem 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt Rada Gminy Zawidz uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Przyjmuje się program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zawidz na rok 2015 w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała nr 24 dotycząca zmian w budżecie. Poproszę o przedstawienie panią skarbnik. Uchwała nr 24/26 marca zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2015. Na podstawie przepisów o samorządzie gminnym i o finansach publicznych Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale tej zwiększa się dochody budżetu w następujących działach. W dziale 10 zwiększa się już o dotację na wypłatę podatku akcyzowego, który już mamy wyliczony na miesiąc kwiecień. Jest to kwota 638 340 zł. Następne dotacje to są w dziale 852. To jest na świadczenia rodzinne, zwiększona kwota 80 tysięcy, na składkę zdrowotną 3500. Dotacje na składkę następną zdrowotną 1700 i dotacje na zasiłki stałe 1900 zł. Tyle są zwiększone dochody.
Również musimy zmniejszać dochody, ponieważ została przysłana nam subwencja już końcowa i została zmniejszona o kwotę 237 112 zł w oświacie. I dlatego zmniejszamy dochody po stronie, w dziale 750 zmienianych, też dotacja przyszła zmniejszona na administrację o kwotę 2381 zł. Subwencja oświatowa 237 112, zmniejszone też zostało dotacje na zasiłki okresowe 1900 i na dożywianie uczniów 1200 zł. To są wszystko dotacje, które są niezależne od nas, przysłane z Ministerstwa Finansów. Paragraf 2. W związku z tymi dochodami, jak są zwiększone, zwiększamy też wydatki w budżecie. I tak, wypłata podatku akcyzowego dla rolników w dziale 010, kwota 638 340. I tworzymy teraz nowe rozdziały w oświacie 80, 149 i 150. To jest realizacja zadań stosowana w specjalnej organizacji nauki w szkołach i przedszkolach. To jest wyliczona subwencja na dzieci niepełnosprawne. Musi być teraz oddzielnie prowadzone koszty i wydatki. I tak, z tej subwencji musimy wydzielić kwotę na realizację w przedszkolach 45 504 i w szkołach średnich podstawowych kwota 648 094. Oto musimy zwiększyć na tych rozdziałach. I w szkołach, i w szkołach, oczywiście w drog, tutaj dotacja będzie zwiększona o 17 176, ale zmniejszona też potem dotacja. I zwiększamy jeszcze w dziale 850 o te dotacje, które wcześniej czytałam, na świadczenia rodzinne kwota 80 tysięcy, na składkę zdrowotną 5200 i na zasiłki stałe 1900 zł. Teraz zmniejszamy wydatki w związku z tą zmniejszoną subwencją oświatową z dotacjami. W dziale 750 wynagrodzenia pracowników administracji państwowej o kwotę 2381. W szkołach podstawowych wynagrodzenie nauczycieli po prostu zmniejszamy, no bo nie ma na czym więcej tam zmniejszyć. Zmniejszamy o kwotę 523,040 tysięcy. Dla Stowarzyszenia Krowcu 13,492 zł w związku ze zmniejszoną subwencją, bo to jest wyczarne wskaźnikiem od subwencji. Dla Stowarzyszenia również zmniejszamy 17,176. Wynagrodzenie dla nauczycieli w szkołach w gimnazjum zmniejszamy o kwotę 336,406 zł. W szkołach zawodowych, w liceach o kwotę 2510, w szkołach zawodowych o 37,262 zł. Tyle zmniejszamy, a zwiększamy dla tych dzieci niepełnosprawnych. Następnie w dziale 850 zmniejszamy zasiłki okresowe o kwotę 1900 i dożywianie uczniów o 1200 zł. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się punktowi. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcia. Mam do tej uchwały zmieniającej na rok, budżet na rok 2020. Państwo radni mają jakieś pytania odnośnie tej uchwały? Proszę bardzo, jeśli są pytania. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały nr 24? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzyma? Nie widzę. Uchwała została przyjęta. Jedną głośno. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała nr 26 Rady Gminy Zawidz z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zbycia nieruchomości po byłej zlewni mleka w obrębie Szumanie Pustoły, gmina Zawidz, numer działki 203 o powierzchni 300 hektarów. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2, punkt 9, ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, artykuł 37 ustęp 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Rada Gminy Zawidz uchwala co następuje. Paragraf 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość oznaczoną numerem ewidencyjnym działki numer 203 o powierzchni 300 hektara w miejscowości Szumanie Pustowy, gmina Zawidz, stanowiącej były punkt skupu mleka. Nieruchomość ta stanowi własność gminy Zawidz i jest uregulowana w księdze wieczystej pod numerem PL1E / 000
2697/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sierpcu. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Jacyś tacy Państwo niezdecydowani. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak? Siedem głosów za. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć głosów przeciw. Kto się wstrzymał? Się policzył, to przepraszam. Kto się wstrzymał od głosu? Jest 7 do 7. Bo jest 7 do 7. Tak, o sobie zapomniałem. Możemy powtórzyć? W takim razie, kto jest z Państwa za przyjęciem tej uchwały? Ale wyraźnie proszę podnieść. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem głosów za. Kto jest z Państwa przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kto się wstrzymał? Osiem. Za. Tak. Uchwała została przyjęta. Tak. Pan Bielowski chce głos zabrać, tak? Szanowni Państwo radni, dziwna rzecz, że nie chcecie tego sprzedać. Ja jako przewodniczący rady leczarni przekazaliśmy to do urzędu militarnego. No to zniszczyliście. Jesteśmy grosza do urzędu gmina, teraz nie chcecie sprzedać tego, co się dostali tam. Już tego nie wykorzystacie po żadnym. Sprzedać to komuś. Wszystko, jakby to tak nie jest. Bo zmarnieje się przepraszam. Przechodzimy do kolejnej uchwały numer 27, /5/ 2015 Rady Gminy Zawidzu z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Zawidzu. Na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragraf 27 Statutu Gminy Zawidz zatwierdzonego uchwałą nr 24 z 2003 roku. Tamten mikrofon może było. Pani starczy. Statutu Gminy Zawidz zatwierdzonego uchwałą nr 24 z 2003 roku. Rada Gminy Zawidzu uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się 5-osobowy skład doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Zawidzu. Paragraf drugi. Powołuje się następujący skład osobowy doraźnej komisji statutowej Rady Gminy w Zawidzu. I bym poprosił o chętnych do pracy w tej komisji. Proszę się zgłaszać. Proszę bardzo. Pani Ania. Pierwsza chętna jest pani Anna Ogrodniczak. Kolejna pani chętna, pani Monika Maciejewska. No prosimy dalej, bo przymusowo będziemy przydzielać te obowiązki. Tak? Pan Czarnecki. No na razie same pana jeden pan już jest. Może pan już jest. Tak, próbujemy dalej. Pani wiceprzewodnicząca Anna Szpiech. Pan Adam Banach i pani... Chyba może być więcej, że sobie pani życzy, to dopisujemy, tak? Mam jeszcze szóstą chętną. Pani Karwosta, sześcioosobowa komisja.
czasem jeszcze raz. Paragraf pierwszy. Ustala się 6-osobowy skład doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Zawidzu. Paragraf drugi. Powołuje się następujący skład osobowy doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy w Zawidzu. Radna Anna Ogrodnicza, radna Monika Maciejewska, radny Witold Czarnecki, radna Anna Szpiel, radny Adam Barak i radna Mirosława Karolowska. Paragraf trzeci. Doraźna Komisja Statutowa na swoim posiedzeniu dokona wyboru spośród swoich członków przewodniczącego komisji i jego zastępcy. Paragraf czwarty. Przedmiotem działania doraźnej komisji statutowej jest przygotowanie propozycji zmian zapisów w statucie gminy Zawidz. Paragraf piąty. Doraźna komisja statutowa powołana zostaje na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przyjęcia uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany statutu gminy Zawidz. Paragraf szósty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Zawidz. Paragraf siódmy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Ktoś z Państwa radnych jest za przyjęciem? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu, który zdaje się być już zrealizowany. Odpowiedzi i interpelacje radnych. Zgadza się? Chyba, że są jakieś jeszcze ważne pytania, nie dotyczące już wiatraku, bo temat został chyba omówiony dokładnie. Proszę bardzo, pan Gawski. Proponowałbym wyjechać tutaj